Zdrowia. Alexandria Ocasio-Cortez, czyli Portorykanka, socjalistka, komunistka z Nowego Jorku, urzęduje w kongresie, została wybrana kongres kobietą, kongresmenką, kongreswomenką, można powiedzieć. No i teraz jest, dosyć często o niej wspominam, no jest to coś po prostu nieprawdopodobnego. Ale dlaczego jest nieprawdopodobnego? No bo jej matka coś powiedziała, mieszkając na Florydzie. Subskrybujesz? Dziękuję. No co tam mianowicie matka powiedziała? No ona powiedziała, że pracowała, ma 56 lat, pracowała całe życie, pracowała, rano sprzątała domy, wieczorem pracowała jakaś jako sekretarka czy urzędniczka w szpitalu, czyli od 6 do 11 w nocy mówi, że pracowała. No i przeprowadziła się na Florydę, nareszcie. Nareszcie się przeprowadziła na Florydę, no bo na Florydzie to jest bezstresowe mieszkanie, czy życie, można powiedzieć. No ale co najciekawsze, powiedziała, że w Nowym Jorku płaciła 10 tysięcy podatków, a na Florydzie płaci za ten dom $600. Czyli 10 tysięcy i nie 6 tysięcy, tylko 10 tysięcy i 600. Dlaczego to jest takie no ciekawe czy wesołe? No dlatego, że ona wychowała córkę, socjalistkę, która sugeruje 70% w podatkach. Także ta matka, która powiedzmy mieszkała w domu za 500 tysięcy i płaciła 2% podatek katastralny, no bo to właśnie w Ameryce to jest to, czego w Polsce nie ma, jest podatek katastralny. Jeżeli dom kosztuje powiedzmy 500 tysięcy, no to trzeba zapłacić jednak 5 tysięcy rocznie podatku. To jest 1%. No ale w Nowym Jorku będzie 2%. To jest możliwe, że płaciła 10 tysięcy, mieszkając w półmilionowym domu. No niezłe są te pieniądze. Także no, te podatki na coś tam idą, no ale na Florydzie też zbierają podatki i też na coś idą, tak? Albo na coś nie idą. No jej córka proponuje 70% podatków. No nie proponuje 70% od tych zarobków, co jej matka zarabiała, no ale proponuje 70% podatków od wszystkiego powyżej 10 milionów, tak? Także jeżeli ktoś zarobi 11 milionów, no to w zasadzie nie będzie miał 11 milionów, tylko zostanie mu 10 milionów 300 tysięcy, bo z tego miliona ponad 10 milionami 70% będzie zabrane. No. Także że to jest socjalistka. No, śmieszne to jest, śmieszne. Matka mówi, że uciekła przed podatkami, a córka będzie opodatkowywała. No i wiadomo, że to później te 70% to przejdzie też do jej matki. No właśnie ludzie tacy jak ta córka opodatkowują jej matkę, że ta matka ucieka na Florydę. I ta gówniara sobie nie zdaje sprawy z tego. Co ona jeszcze proponuje jako polityczka? Emigracja. No, proponuje kompletnie otwarte granice, proponuje zlikwidowanie służby granicznej, proponuje zlikwidowanie jakichkolwiek urzędów granicznych. No jest to totalny kretynizm. Opieka zdrowotna. No, opieka zdrowotna kompletnie za darmo. No ale za darmo wiadomo, co to znaczy. Jeszcze większe podatki. Proponuje szkoły wyższe za darmo. No jak zwykle, co to znaczy za darmo? No nie za darmo, tylko znowu wyższe podatki, a szkoły będą dla tych partyjnych, którzy będą wypełniali rolę Komitetu Centralnego. No ona jako weszła do kongresu jako socjalistka, demokratka. No i jeszcze jedna ciekawa kobieta z tej grupy weszła tam, muzułmanka, która jest socjalistką, demokratką. Ameryka po prostu jakoś odpiernicza, wariuje. Co jeszcze? No popiera strasznie właśnie lesbijki, homoseksualistów, wszystkich wesołków, tych na dwie strony, no i zmieszani płciowo. Wszystkich ich kompletnie popiera. Izrael-Palestyna? No to nie popiera Izraela, strasznie popiera Palestynę.
Puerto Rico, no jako że jej dziadkowie byli z Puerto Rico, no ona w pewnym momencie mówiła, że nie tylko byli to tam murzyni, czy czarni, czy ciemni, no ale również i że Żydzi, prześladowani Żydzi, którzy tam w XVII-XVIII wieku. Także gra na wszystkie strony. Co ją jeszcze tak bardzo intryguje, czyli w co się wdaje? No wdaje się w to, żeby wywalić Trumpa. No ona jest wojującą bojowniczką o wolność i sprawiedliwość społeczną. No i robi wszystko jako socjalistka, żeby udupić Trumpa. Co jej się udało? No udało jej się wywalić Amazon. Amazon kombinował, że w Nowym Jorku będą mieli jedną z tych dwóch nowych dyrekcji, no ale Amazon doszedł do wniosku, że w zasadzie ta ilość wymagań z urzędów i od miasta, i od burmistrza, i od rady, i od polityków, i od związków zawodowych, i wszyscy tam gdzieś chcieli wsadzić rękę do kieszeni, no oni mieli stworzyć tam 25 tysięcy miejsc pracy. Tam przecież te pensje same w sobie, to tam by były jakieś miliardowe, to Nowy Jork by przecież ciężkie pieniądze też zabierał w podatkach. No ją denerwowało to, że Amazon dostałby kilka miliardów dolarów od Nowego Jorku. No ale w zasadzie to nie jest to, że dostałby od Nowego Jorku, tylko zamiast zapłacenia powiedzmy 6 miliardów w podatkach, to Nowy Jork się zgodził, że zapłacą tylko 3 miliardy. Czyli to jest właśnie takie, to jest takie socjalistyczne zrozumienie finansów. Podatki są tak strasznie duże, że jeżeli miasto się zgodzi, żeby brać, tak jakby miasto zgodziło się, żeby jej matce zamiast zabierać 10 tysięcy, tylko powiedzmy 5 tysięcy, to ta matka może by mieszkała w tym Nowym Jorku. No ale gówniara nie rozumie. Ona po prostu by powiedziała swojej matce, że matka ukradła 5 tysięcy z miasta, bo nie zapłaciła. No, jest jakaś paranoja, jest jakaś socjalistyczna ekonomia, jest to coś nieprawdopodobnego. Także to takie to są czasy. Krótki ten filmik dzisiaj na temat socjalistki polityczki, ale tak już jest. Przepraszam. Alexandria Ocasio-Cortez, socjalistka, wszystkich opodatkuje, a biedna matka uciekła przed podatkami na Florydę. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz bardzo. Bardzo dziękuję pomimo wszystko. Zapraszam do subskrybowania. Tu jest guziczek, tam jest dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego.